To spotkanie relacjonują dziś dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Prawdziwy szlagier już od ładnych paru lat. Statystyki są w zasadzie wyrównane. Dużo zależy od formy indywidualnej zawodników obu klubów. Rzeczywiście często trudno jest wskazać w tych starciach faworyta. No może gdy Legia gra u siebie, bo wtedy jakby częściej wygrywała. Ale statystyki statystykami. Zobaczmy, jak się potoczą losy tego dzisiejszego starcia. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki. Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Tego nie dało się nie trafić. Mocno i w dodatku z bliska. Bardzo dobra akcja. Szybkie, zaskakujące wejście w pole karne. Uderzenie nie do obrony. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Pedro Kiba, Itkier, Maciej Gajos, Cafu, Hamalainen, Carlitos, Kucharczyk. Może zdecydować się na strzał. Ależ spudłował. Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Rogne. Ryzykownie, ale udanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Pedro Kiba. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Czeka na nadbiegających kolegów. Łukasz Trałka. Hamalainen. Kucharczyk. Carlitos. Mają teraz trochę miejsca. Szansa na oddanie strzału. Ach, nie ma bramki. Kapitalna reakcja bramkarza. Nie był to prosty strzał. Brawo za tę interwencję. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Oddalają grę od strefy obronnej. No, przydałoby się dośrodkowanie. Atakują wzdłuż bocznej linii. Kucharczyk. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Rewelacyjny, bardzo techniczny strzał. Jak widać, czasem nie trzeba niewyobrażalnej siły, żeby pokonać bramkarza. No, niewiele tu brakowało, a nie byłoby bramki. Arbiter w zasadzie nie był z daleka w stanie ocenić, czy piłka przekroczyła linię całym obwodem, czy też nie. To prawda, dobrze, że sędziowie dysponują dziś technologią umożliwiającą im sprawiedliwe rozstrzyganie takich sytuacji. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Pedro Kiba. Krzysztof Mączyński. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Maciej Gajos. Maciej Gajos! Carlitos, Hamalainen, Cafu. Dobre przejęcie podania w środku pola. Prostopadle za linię obrony. Spalony! Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki.
Wołodymyr Kostewicz. Maciej Gajos. Trałka. Atakuje Lech. Jest szansa! Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Mogą teraz skarcić rywali. Dobra próba, plus za starania. Oby teraz więcej takich, w końcu się uda. Czeka teraz na partnerów. Jewcić. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Carlitos. Z tej pozycji może uderzyć. Doskonale przerwał tę akcję, już po strachu. Przeciwnicy przejęli. Kasper Hamalainen. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Ciekawie się to zapowiada. Do bramki niedaleko, golkiper ustawia mur. Może być naprawdę groźnie. Nieprawdopodobne! Fantastyczna bramka z wolnego. Pokazał tu wszystkim, jak należy wykorzystywać stałe fragmenty gry. Cóż za kapitalny strzał z daleka. Rzeczywiście, bramkarz był praktycznie bez szans. Spójrzmy na to z innego kąta. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Nikola Wujadinowicz. Z autu rozpocznie Lech Poznań. Jewcić. Krzysztof Mączyński. Ma na skrzydle dużo swobody. Antolicz. Zablokowany strzał. Jewcić. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Nie ma bramki? Jak to możliwe? Tutaj nie trzeba było już nic więcej robić, tylko strzelić. Nie rozumiem niektórych wyborów zawodników. To chyba efekt zmęczenia. Tak spudłować w czystej sytuacji? Gytkier. Jewcić. Maciej Gajos. Darko Jewcić. Szansa! Świetnie blokuje ten groźny strzał. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Piłka z rzut rożnego leci w pole karne. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Antolicz. Krzysztof Mączyński. No, mogą zdeprymować. Ale wspaniała akcja. Co z niej wyniknie? Hamalainen! Cóż za akcja, niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecelne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. Maciej Gajos. Jewcić. Dobre podanie, minęło linię obrony. Remi. Krzysztof Mączyński. Pierwsza dość jednostronna. Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Gol, jest piłka w siatce, brawo! Fantastycznie zmieścił piłkę w samym okienku. Pięknie przymierzył. Bramkarz praktycznie nie miał szans tego obronić.
Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Trzy do jednego, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Cafu. Carlitos. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Darko Jeftić. Dobre podanie za plecy obrońców. Ma szansę dograć w pole karne. Świetna robota bramkarza. Z nim między słupkami drużyna może być spokojna. Hamalainen. Antolić. Carlitos. Pedro Kiba. Gytkier. Cafu. Carlitos. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. I proszę, udało się, znów przy piłce. Ponownie, celnie podaje. Ładnie przeczytał to Pazdan. Uwaga, Legia w ataku. Michał Pazdan. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Rogny. Janicki. Pedro Kiba. Za chwilę Legia rozpocznie od wrzutu z autu. No i szykuje nam się zmiana w drużynie Lecha Poznań. Krzysztof Mączyński. Ostatnio gra naprawdę dobrze. Tak, stanowi mocny punkt zespołu. Piłka od Hamalainen! No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny. Prostopadle za linię obrony. Strzela! Jak można było tego nie strzelić? Naprawdę nie wiem. Bramkarz nawet nie musiał się ruszać. Strzał fatalnie niecelny. To się zdarza najlepszym. Chociaż część kibiców już pewnie widziała piłkę w siatce. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Gytkier. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Maciej Gajos. Maciej Gajos! Ach, szkoda. Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Weszowicz. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Dobre, dalekie wybicie. Uderzenie w stronę bramki. Gol Lech Poznań. Okazuje się, że nie wszystko jeszcze w tym meczu rozstrzygnięte. Wydawało się, że nie są w stanie nawiązać walki, a tu proszę. Spójrzmy na tego gola z innego kąta.
Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa, za to mamy gwarancję emocji do końca. Niezgoda. Cafu. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Itkier. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Jewcić. Rogne. Darko Jewcić. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Sebastian Szymański. Krzysztof Mączyński. Niezgoda. Z tej pozycji może uderzyć. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Spójrzmy na to z innego kąta. Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Centra, ale do kogo? Nikt nie wszedł w pole karne. Niezgoda. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Pedro Kiba. Jest przejęcie i mają szansę. Jest okazja do strzału. Zupełnie niecelnie, ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Weszowicz, Carlitos, Darko Jewcić, Sebastian Szymański. Zdążył w ostatniej chwili. Ależ pechowe podanie i strata. No, bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Cafu. Z tego podania może... Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Końcowy gwizdek. Legia wychodzi z tego pojedynku zwycięska.